Witam, witam. Czas na ostatni dzień szturmu, pięciogwiazdkowy bez niebieskiego. Słabo się czuję, nie wiem, czy będę tą ligę dalej w tym tygodniu nagrywał. Może dopiero od kolejnej fazy. Mamy COVID w domu i nie wiem, czy mnie nie bierze znowu. Dlatego też się opóźniam trochę ze zrobieniem recenzji Persy, ale może dzisiaj mi się uda. Gdzie te szturmy, gdzie spokojny był 1%. Mam dwie porażki, z czego jedna walka na styku. Obrony na A, jeden dzień był tylko w B i jestem w 5%. Pamiętam szturmy, gdzie można było mieć 6-8 porażek i było najlepsze 1%, no ale widać są inne postacie. Zobaczmy, kto pierwszy. Dobra, pójdę tak. Mam tu dezaktywację, duże, mocne uderzenie w fioletach. W żółtym dezaktywacja z klocka, wyciszenie i czerwona blokada statusu na Alfrikę. I co mam? W teorii mam dwa czerwone. Nie, jeden czerwony. Dobra, może tu zaraz, nie to chciałem zrobić, ale okej. Dobra, mam dwa fiolety, więc to jest pozytyw. I mam dwa czerwone. Tylko teraz tak. Ok, jestem w stanie ich obu dezaktywować. Nie dobiję Kalo w ten sposób. Tak, ale nie mam co czekać, bo rycerz się odpalił. O kurde. Ale Kalo chyba zginie. Git. I mam żółte. I mam fioletowe, więc tu już jest wygrane. Robione. I walka numer 2. Jest 1%, więc luz. Dobra, są potwory, tylko czy potrzebuję się nimi przejmować? Są dwie postacie z unikami. Mógłbym zdejmować zielone klocki. Pasywnej dezaktywacji nie mam. Ale mógłbym to zrobić tak. I tak. Nie mam tu nic na potwory, ale... Okej, leczenie mam tylko z fioleta. A, czekajcie, tank jest pasywny. Mógłbym tu iść nawet tym... Ludwikiem. Ale co tam? No, wiadomo. Dobra. Robimy trochę ruchu. Są zielone. Szkoda, że rdzeń się nie załadował. Dobra. On ma odporność. Zróbmy najpierw ten żółty. O, no, serio. Dobra, oczywiście Lixiu go nie dezaktywowała. Uniki będzie miał tylko on. Teraz, którą stronę bardziej mi się opłaca wyciszać? Fiolety mam na środku. Możliwe, że wypadałoby ten diament odpalić. Kurde, będzie ciężko się przebić przez tych pomocników. A, i ten też opór zrobił. No trochę mi to skomplikowało. Okej, ale mam na pusto git. No bez jaj. Dobra, powinienem bić tą stronę, tą jestem, bo drugą zabiję. No właśnie, pytanie, czy Lixiu to przeżyje. Dobra, dobiję tą stronę dla bezpieczeństwa. Okej, nie mam leczenia. Muszę podciągnąć te zielone.
zdążyć zanim Konstans się odpali. O, Shao Jing może mnie tu jeszcze wybić. Zielone od dołu. No, były i się rozmyły, ale są. Dobra, ważne, żeby jeszcze raz walnąć. Porobione. I walka numer 3. Dobra, tu muszę zabrać prowokację. Kto jest tankiem? Roz. Roz. Czekajcie, to czerwonymi bym mógł. Was nie potrzebuję. Ludwik. Jezu, nie mam siły. Mogę pójść tak. Mam coś do dezaktywacji? Jezu, nie. Tak. Kontratak. Boże, nie mogę się skupić. Lixiu, gdzie jesteś? I w teorii zielonymi bym mógł tutaj. Nie mam medyka. Nie, no nie mogę tak. To medyk. Medyk Aramis. Trochę bez sensu. Mało blokujących, ale dobra. Tylko fiolety mnie chronią przed obrażeniami. Dobra, to był zły pomysł, ale może klocki będą. No nic, muszę pójść w tą kaskadę chyba. Liczyć, że tu wejdzie fiolet. Jak zwykle wszedł i się rozszedł. Ech. Dobra, Ferusa mogę nie wyciszyć. Bo ma zablokowany status. Spróbujmy. Dobra, chwila przerwy, moment. Dobra, już jestem, ale nadal bez fioletów. Więc jest lipa. Barclay tego raczej nie dźwignie. Wejdzie fiolet od dołu. A, tu będzie porażka. A to był zły pomysł, żeby brać jeden kolor, który mnie osłania. No, uratuje mnie, jeśli Ferry zwalnie w Barkle, a nie, bo przecież pasywka wejdzie. Teraz, no, chciałem powiedzieć, że musiałaby Lixir dostać, ale to się nie mogło wydarzyć. Tak, zero. Oh. To była głupia drużyna. Walka numer 4. Okej, Kleopatra. A tu zróbmy tak. Muszę mieć silną dezaktywację. Więc zróbmy to tak. Po standardzie. A prowokację bym wziął zieloną. A może nie. Okej, tak. Dobra, lecimy.
Dobra, liczę na drugi fiolet. Ok, drugi fiolet jest, to już raczej jest po walce. I tej strony boję się bardziej chyba. Tylko nie wiem, czy nic zdejmę. No, za mocni są. Jednak ta drużyna to nie jest już taki overkill jak kiedyś. A nie chcę składać zielonych. Zrobi na razie tak. Ok, teraz mogę odpalić prowo i arko. I podciągnąć fiolet. No, tu już będzie wygrana. Przynajmniej powinna być. Małpa zaraz walnie. Za jedną turę. To co, damy małpie ich dobić? Nie, bijemy. Porobione. I ostatnia walka. Ukonen. Ok, jest szansa, że nie będę mógł dezaktywować prowokacji. A właściwie niczego. To zrobię inaczej. Jezu, Ludwik. Siarar, Ludwik. A no właśnie, czy Arko znowu? Są potwory. I chyba musi Lixiu zostać. Powinienem pewnie do Kameleona dobrać zielonych bijących. Dobra, ale mam 6 fioletów. No nawet niepotrzebne 7. O kurde. No właśnie, tylko pytanie, czy Kameleon ustoi. Cholera, musiałbym złożyć klocki przez Lui. A może nie. Jezu. Dobra, dezaktywujmy. Lui ma opory. Pytanie, czy tu nie wejdzie kaskada? Okej, nie weszła. Ty. Dobra, i muszę blokować Lui. Opór, cholera. No i teraz co? Zginie mi Kameleon. To zmienię chyba im jeszcze raz kolor. Zablokuję Ludwika. Fajnie, jeśli Uko nie zginie. O tym mówię.
Tak. Nie ma nic. Dobra, w teorii jeszcze można to dźwignąć. W końcu zginął. Kurde, no naprawdę? Okej, Louis mi dezaktywuje teraz podbicie many. Ale może to wejdzie. A, mogę sobie... Kurde, znowu opór. Potrzebowałbym żółtych na pusto. Dobra, wymuśmy póki co. Kalo. I tu będzie zabawa z kamienną. Tylko teraz jest patowo. Dobra, muszę jeszcze podładować życie. Znaleźć żółte nie w kalo i się udało. Porobione. Znowu gargulec ratuje walkę. No dobra, dzisiaj ta jedna porażka. Ach, mówię, bez sensu drużynę wziąłem. Miejsce 316, mogę być zadowolony. Obrony na A. Dajcie znać, jak wam poszło. Trzymajcie się. Do zobaczenia.